nie chce. No, nie dziwię jej się. Po takiej przerwie to też bym nie chciała. To mamy konia uszykowanego. Dzisiaj się spieszyliśmy, więc tylko na szybko siodłanie. Koń ładnie zrobiony. No i wsiadam. Alicja zaczyna, można powiedzieć, trening inceli, którą chcemy zabrać w przyszłym roku na zawody, jeśli się uda wszystko. Ale myślę, że się uda, bo incela ma rodowód skokowy i na pewno już skakała. No kochani, to dzisiaj będzie taka szybka gimnastyka, bo incela jest no, sztywna po prostu, bo ona dopiero zaczyna coś robić. Tak naprawdę nie wymagam od niej dzisiaj nic specjalnego. Nawet nie wymagam, żeby zagalopowała. Zobaczymy, czy w ogóle mi się tutaj uda. A jakby się nie uda, no to trudno. To najwyżej zagalopuję kawałek w stronę lasu i wrócę. Ale ona się szybko rozluźnia, nie? No, na początku jest mega sztywna, a potem jej przechodzi. To co, będzie próba galopu? No, incela zaczęła chodzić w paluszkach. Słuchajcie, tym czołgiem tu nie zagalopuję w życiu, bo ja to w ogóle nie mam teraz wprawy, a ona chyba by musiała mieć do niej ostrogi, żeby zagalopować tutaj, bo w życiu nawet ciężko mi w kusie dodać, a to dopiero zagalopować, więc jeszcze to nie jest ten moment, nie? Ale pójdziemy sobie na ścieżkę i tam zagalopuję i wracamy. Idziemy do lasu na galop. A w naszym cyklu vlogmasowym będziemy też na hali nagrywali. Aż mi się zrymowało nawet. W sumie będzie łatwiej, bo ona wie, że to jest do lasu i z powrotem. Więc po prostu nie będziemy siebie męczyć nawzajem. Po takiej przerwie no nie warto. No słuchajcie, już galopuje moja Alicja. Przysięgam, że zaraz zemdleję. Jest naprawdę, to jest taka maszyna, że jej upchnąć nie ma szans. Bez ostróg.
ogóle. A zwłaszcza, że ona też teraz nic nie robi, więc ma swoje do powiedzenia. Jestem tak zmęczona, jakbym 2 godziny jeździła, dosłownie. A ona dopiero się gieła trochę. Po tym galopie jest taka jeszcze bardziej miękka. Teraz zakłusuję i kończymy. Ona chciała kupę. Co? Ona kupę chyba chciała. Nie możesz, nie? Cała się chce, żeby wrócić. Właśnie przed chwilą patrzyłam, bo ona tutaj na nodze miała taki opój i teraz po ruchu to z tej perspektywy nie widać, ale jest o wiele lepiej niż po staniu, więc po prostu ruch jej chyba dobrze robi. Jezu, Incela, przysięgam ci, że... O, kubka! Przysięgam ci, że prawie zemdlałam. No to jesteśmy kwita. Proszę, kokosanka dla wielkoluda grzecznego. Aj, nie było tak źle, nie? Bo pierwszy raz w sumie po takiej długiej przerwie. No poza tym ja na tobie nie jeżdżę, więc i tak nie było najgorzej. Nie? A dla ciebie nie mam, bo ty nie chodziłaś. A to jest tylko dla grzecznych, chodzących koni. Pod siodłem, oczywiście. Dobra, żartowałam. Ale nie, no nie wzięłam niestety dla niej. O, jaka... Co, weszło ci między zęby? Tobie już powoli będzie trzeba znowu zęby robić, nie? No to co? To my się żegnamy dzisiaj z wami. My jeszcze otwieramy kalendarz. Aha, właśnie, zapomniałam. No to jeszcze otwieramy kalendarz, a na razie się żegnamy, idziemy do domu. Bye, bye. Dla ciebie nie ma kalendarza. Piesek, a ja tutaj nie mam miejsca. Piesek już chce otwierać. O! Dobra. Oj. Pogonił. Nie mogę. Po prostu ten kalendarz na nią źle działa. Co będziemy tutaj otwierać dzisiaj? Piątkę, tak? To jest piątka? Tak. Tak. Pokaż Piesia. Piesia, tu jest piątka. Brawo. Dobrze. Jest piątka. Daj, please. Tu znowu są takie rąby. Biszkopty po prostu. Takie, no takie przysmaczki. Piesiunia, teraz zrobimy inną sztuczkę, bo jesteśmy na kanapie, więc zrobimy obrót. Pisia. Obrót. Pisia. Super. Znowu obrót. Pisia. Super. Dobrze. Ok. I obrót. Pisia. Super. Teraz w tą obrót. Pisia. Super. Dobrze. Piesek otwarzał się za giątkę. Już emocje opadły. Tak, już utworzone jest, już emocje opadły,
Upadły emocje. No czeka cały dzień na tym gazetę. Chyba cały. No, od razu jest położona. Jesteś położona? Ja dzisiaj otwieram Kindera. Znalazłem już 5. O, o! Tym razem... A takie coś było już chyba. Serce. Serce i chyba już to było na początku. No dobrze. Ej, patrz, tu oko jej odpadło. To teraz ja mam tutaj My Little Pony dzisiaj. Piątkę mamy tu. Otwieramy. A tu jest wszędzie to samo. Bo tu jest... Takie są... Ej, ale ten jest z prezentem dzisiaj. Kucyk jest inny. Kucyk jest z takimi okularami. No i ostatni kalendarz. Jeszcze Sky Horse. O, Sky Horse jest... O, piątka jest na wierzchu. Piąteczka. O! O! Ja już wiem, co to jest. Gumka do włosów. Wow. Słuchajcie. O, śliczna. Scrunchy do włosów. Taka... świąteczna. No. Pewnie. No. Nie niszczy włosów. No, podobno nie niszczy włosów. Ona pewnie mam wie. Takie, mam takie dwie i w sumie faktycznie. Pewnie, patrz. Taką mamy gumkę. Chcesz się wymienić? No to mamy wszystko otwarte. Także widzimy się jutro. Jutro Mikołajki. Jutro Mikołajki. No. I jutro może rutynę dla was zrobimy. No i trochę Was tutaj sugerowało, żeby zrobić jakąś stajenną rutynę i przede wszystkim odgruzowywanie koni. Więc przyjmiemy to wyzwanie, chociaż te konie są tak brudne, że chyba godzinę czyścić. No, a dzisiaj chciałam wsiąść, bo po prostu mieliśmy dużo czasu i widzimy się jutro. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba z nami spędzanie tego czasu świątecznego. No i odliczamy dalej. Pa! Pa!